jurysdykcję w ramach funduszy sołeckich. Są to drobne sprawy, które są to drobne sprawy finansowe, które jednak wiele zmieniają dla mieszkańców. Najczęściej te inwestycje, projekty dotyczą problematyki transportu, czyli remontów dróg, chodników, ulic. Następnie w kolejności są działania z zakresu kultury, gospodarki komunalnej, czy na przykład budowy, remonty placów zabaw, świetlic oraz szeroko pojęta kultura fizyczna i sport. Przeciwnicy funduszy sołeckich zwracają uwagę, że jest to rozproszenie środków finansowych, które mogą być przeznaczone na jedną dużą inwestycję. Jednak nie można się zgodzić z tą opinią, gdyż fundusze sołeckie to jest niewielki odsetek budżetu gminy. Największą przyczyną nieuchwalania funduszy sołeckich w wielu gminach jest niewiedza. Niewiedza wśród wójtów, wśród urzędników, wśród radnych. Dlatego najlepszym działaniem, jakie mogą podjąć mieszkańcy na rzecz wprowadzenia funduszy sołeckich, jest informowanie i wyjaśnianie samorządowcom, przekonywanie ich do tego. W 2012 roku 99 gmin z województwa podkarpackiego realizowało fundusze sołeckie. Gminy te otrzymały 4 miliony złotych zwrotu z budżetu państwa na działania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.